Dzień dobry, paczka dla pana Pawła. Oto mój tata. Dziękuję. Tata, paczka do ciebie. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o komiksach szpiegowskich, sensacyjnych, kryminałach, zarówno superbohaterskich, jak i niesuperbohaterskich, ale na pewno takich, które warto przeczytać. Nie zaśniecie przy nich, chociaż intro do tego filmu mogło sugerować coś innego. Śpioch, tom drugi. Drugi tom przygód Holdena Carvera, tajnego agenta działającego na dwa fronty, w niczym nie ustępuje tomowi pierwszemu. Ed Brubaker tłumaczy w posłowiu, że początkowo miał historię rozpisaną na 12 zeszytów i ani jeden więcej. Mogłoby się więc wydawać, że te kolejne będą jakąś zapchaj dziurą i odwlekaniem punktu kulminacyjnego, ale nic takiego nie ma miejsca. Tym z Was, którzy przegapili moją gadaninę odnośnie pierwszego tomu Slippera, pragnę poinformować, że to jest tytuł szpiegowski rozgrywający się w uniwersum Wildstorm. Jest tutaj sporo wątków nadprzyrodzonych, trochę superbohaterskich, chociaż tych ostatnich raczej niewiele. Głównym bohaterem serii jest Holden Carver. Jego moc polega na tym, że kumuluje energię kinetyczną, którą później może oddać poprzez dotyk. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli chce mieć silne pięści, musi najpierw dać się obić. Jeśli chce zabić kogoś dotykiem, musi najpierw sam przyjąć praktycznie śmiertelne obrażenia. Carver pracował dla Międzynarodowej Agencji Szpiegowskiej, której celem było namierzenie i zdjęcie najniebezpieczniejszego człowieka na Ziemi. TAO. To jest skrótowiec od taktycznie augmentowany organizm. Holden miał się do niego zbliżyć, a później pomóc go zdjąć. Problem polega na tym, że podczas tej misji jedyna osoba, która wiedziała, że Carver jest tak naprawdę dobry, John Lynch, tutejszy odpowiednik Amandy Waller czy Nicka Fury'ego, zapada w śpiączkę i nie może za Carvera poświadczyć. W drugim tomie Lynch budzi się ze śpiączki i chciałby, żeby Carver dokończył swoją misję, jednak Holden jest już bardziej zły niż dobry. Nie ma żadnych sekretów przed Tao, a dodatkowo zakochany jest w pannie Mizery, kobiecie, która czuje się dobrze wtedy, gdy czyni zło. Największa frajda płynąca z drugiego tomu Śpiocha to właśnie zastanawianie się, po której stronie barykady stoi Holden Carver. Czy nadal jest dobry, a może zły? Jak wpłynie na niego fakt, że John Lynch się przebudził? A jak fakt, że panna Mizery się w nim zakochała i teraz, żeby czuć się dobrze, musi zacząć go krzywdzić? Poza tym, że Śpioch jest naprawdę dobrym tekstem kryminalno-szpiegowskim, takim, od którego po prostu nie można się oderwać, to elementy nadprzyrodzone czy superbohaterskie są tutaj bardzo świeże i mają mnóstwo polotu. Na przykład w tym komiksie pojawia się bohaterka, która jest w stanie wysysać z innych energię życiową, ale jest jeden szkopuł. Może to robić tylko z homoseksualistami. Prawda, że ciekawe, ograniczające i świeże? Podobnie wspomniana panna Mizery, która musi krzywdzić innych, by samemu czuć się dobrze. Jej romans z Carverem funkcjonuje świetnie, dopóki jest sekretem ukrywanym przed Tao. Gdy przestaje nim być, a Mizery zaczyna czuć się dobrze z tym romansem, zaczyna odczuwać ból. Nie siedzę głęboko w uniwersum Wildstormu, a wręcz nie siedzę w nim praktycznie wcale. Nie przeczytałem Authority ani Planetary. Dawno temu sięgnąłem po pierwszą serię Wildcats i podobała mi się chyba, ale niewiele teraz z niej pamiętam, bo naprawdę było to pół życia temu. Jednak nie jest to istotne. Właśnie nic z tego nie jest istotne, bo generalnie możecie czytać Slippera i czerpać z niego satysfakcję, nie siedząc wcale w tym uniwersum. Całe tło, którego potrzebujemy, by zrozumieć historię Brubakera, dostajemy właśnie tutaj. To jest zamknięte dzieło, które dało mi znacznie więcej satysfakcji, niż się spodziewałem. Od pierwszych zeszytów miniserii Point Blank, aż po zakończenie, które było bardzo pozytywnym zaskoczeniem, czytałem Śpiocha jednym tchem. Oczywiście nie musicie brać moich słów na poważnie, bo jestem ultrasem Eda Brubakera i podoba mi się praktycznie wszystko to, co pisze ten człowiek, ale z czytelniczej przyzwoitości warto spróbować.
i naprawdę warto wydać kasę za historię, która jest tak dobra. Jednakże, jeśli jesteście czytelnikami, którzy cenią bardzo dobrą opowieść, ale wątki superbohaterskie cenią bardziej, to znajdzie się Brubaker i dla was, bo Egmont nadal wydaje jego Kapitana Amerykę. Prawdopodobnie najlepszy run z tym bohaterem, jaki kiedykolwiek został wydany. Powiedział gość, który nie czytał wszystkich komiksów z Capem, ale zawsze można się wypowiedzieć, nawet gdy się nie znasz, no nie? Tak czy inaczej, pogadajmy o Kapitanie Ameryce. Jeśli podobnie jak ja byliście ignorantami w stosunku do Eda Brubakera i jego Kapitana Ameryki i ograniczaliście cały ten run do pojawienia się Zimowego Żołnierza zaraz na początku, to najwyższa pora uderzyć się w pierś i przeprosić. To znaczy przeprosić z tym komiksem, bo warto czytać go dalej i dowiedzieć się, co było później. Miałem wcześniej przyjemność wypowiedzieć się o poprzednich tomach, więc teraz chciałem krótko zabrać głos o tomie trzecim zatytułowanym Śmierć Kapitana Ameryki i czwartym Człowiek, który kupił Amerykę. Trzeci tom zaczyna się zeszytami, które są tie-inem do Civil War i jeśli nie czytaliście Wojny Domowej, to to jest dobry moment, by jednak ją nadrobić, bo bez tego może być wam ciężko w ogóle połapać się, o co tam chodzi. Zaraz jednak po tym tie-inie przechodzimy do Śmierci Kapitana Ameryki, nie ma tutaj żadnego clickbaitu. Kapitan Ameryka faktycznie zostaje zastrzelony na schodach prowadzących do sądu, gdzie miał się odbyć jego proces w wyniku wydarzeń z Wojny Domowej. Śmierć Kapitana niesie ze sobą mnóstwo ciekawych konsekwencji. Red Skull z pomocą armii Mazoli i doktora Faustusa zmierza do gospodarczego i społecznego zniszczenia Ameryki, a żeby to osiągnąć, infiltruje S.H.I.E.L.D. Sharon Carter, czyli agentka 13, powoli dochodzi do prawdy, że to ona z wypranym przez Faustusa mózgiem zastrzeliła Kapitana. Jednocześnie Bucky, cały czas włócząc się gdzieś po USA, postanawia pomścić Kapitana i zabić tę osobę, która w jego mniemaniu jest tu odpowiedzialna. Tonego Starka. Spotkałem się z opiniami w internecie, gdzie część osób narzeka na te kolejne tomy Eda Brubakera z Kapitanem Ameryką już po Zimowym Żołnierzu i prawdę mówiąc nie rozumiem tych narzekań, bo ja z każdym kolejnym tomem bawię się po prostu wybornie. Wręcz mam wrażenie, że im dalej brniemy w tej historii, tym jest lepsza. Dopiero na etapie trzeciego tomu dotarło do mnie, jaki był plan Red Skulla od samego prologu Zimowego Żołnierza. Ed ma tutaj wszystko zaplanowane i nawet wrzucanie eventów w stylu Civil War niespecjalnie krzyżuje jego plany. To jest szpiegowski, sensacyjny tytuł, osadzony silnie w Marvelowym uniwersum, ale trzymający się jego street-levelowej płaszczyzny. Kosmicznych bohaterów nie znajdziecie tutaj wcale. Będą zamiast tego przewijali się Czarna Wdowa, Sharon Carter, Sam Wilson, Nick Fury czy Zimowy Żołnierz, który w jakimś stopniu jest głównym bohaterem tych tomów. Mam również wrażenie, że część recenzentów podczas czytania Kapitana Ameryki Eda Brubakera zapomina o tym, jak ten komiks, czy w ogóle jakiekolwiek komiksy były pisane te około 10 lat temu. To znaczy nie z myślą o wydawaniu ich w konkretnych tomach. Dlatego trudno teraz opowiedzieć, o czym dokładnie jest tom trzeci czy czwarty, bo nie tworzą koherentnych historii. Story arki bardzo płynnie przechodzą z jednego w drugi, a tomy są tylko kolejnymi częściami runu, który ma znaczenie jako całość. Runu, który Brubaker pisał przez 7 czy 8 lat. Ja również nie przeczytałem jeszcze całości, ale podoba mi się, dokąd zmierza ta historia. Nie jest to może tak nowatorskie czy świeże, jak większość tych jego oryginalnych, niezależnych pomysłów, na przykład tych robionych dla Image, ale i tak jest zdecydowanie lepsze niż większość tych standardowych superbohaterskich tytułów, które są na rynku. A skoro już wspomniałem o tych bardziej niezależnych komiksach, to pomówmy przez chwilę o Bracie Lono, który w sumie nie jest niezależnym komiksem, bo wyszedł w Vertigo, które było częścią DC, ale na pewno jest komiksem niesuperbohaterskim, a ponieważ nie mam za bardzo gdzie dopiąć tej recenzji do którego filmu, to pomyślałem, że może opowiem przy tej okazji o Bracie Lono, więc pogadajmy o nim przez chwilę. Tych z was, którzy oczekują powtórki ze Stu Naboi, utożsamianego w moim odczuciu z ubranymi w garnitury Minutemenami, agentem Gravesem z aktówką, dowodami zbrodni i 100 nienamierzalnymi nabojami, skopcącym jak smok panem Shepardem czy głowami rodzin Trustu, organizacji, która z tylnego fotela steruje całymi Stanami Zjednoczonymi, chyba trochę za szeroko rozbujałem tę metaforę. Niemniej, tych z was, którzy liczą na powrót do świata Stu Naboi, na kontynuację tamtych wątków, czy powtórkę z rozrywki, pragnę poinformować, że Brat Lono tego nie daje. To jest samodzielna historia rozgrywająca się 3 lata po wydarzeniach z finału Stu Naboi, których absolutnie nie musicie znać, by przeczytać Brata Lono i bawić się przy nim całkiem nieźle.
Akcja komiksu rozgrywa się w Meksyku, w miejscowości Granada. Poza miastem, w którym odbywa się handel narkotykami i są bary ze striptizem, w których można dostać w czapę za złe spojrzenie, do czego Stonaboy zdążyło nas przyzwyczaić, mamy tutaj w podmiejskich terenach misję katolicką. Prowadzi ją ksiądz Manny, daje schronienie młodym sierotom i stara się wyprowadzić je na ludzi, chociaż jego misja funkcjonuje za cichym przyzwoleniem gangsterów z Las Torres Gemelas i przy udziale ich dotacji. U księdza w misji pracuje Lono, najgorszy badass z Minutemenów. Ten, który we wcześniejszej serii gwałcił kobiety, obcinał ludziom palce, łamał gnaty i zabijał ze szczególnym okrucieństwem. Teraz jest odmienionym człowiekiem. Po tym, jak ledwo przeżył ostatni szczyt w traście, odnalazł Boga i pomaga księdzu w codziennej pracy fizycznej. A od czasu do czasu, gdy Lono zaczyna wątpić w samego siebie i obawia się, że bestia, którą skrywa w swoim wnętrzu, może wyjść na zewnątrz i zacząć rozrabiać, to wtedy nasz bohater idzie do znajomego szeryfa i prosi o to, by zamknął go w areszcie na noc, dla bezpieczeństwa wszystkich innych. Fabuła nabiera tempa, gdy do misji przybywa młoda dziewczyna, wcześniej świadcząca posługę w Afryce. Jednocześnie proceder handlu i produkcji narkotyków rozprzestrzenia się na teren misji, gdy na jednym z pól dzieci odnajdują zwłoki zamordowanego gangstera. Dla mnie ta historia jest takim spoko akcyjniakiem, dosyć mocno w klimacie filmów Clinta Eastwooda, gdzie starzejący się, cierpliwy człowiek zostaje doprowadzony do gniewu, i w tym momencie wychodzi z niego totalna bestia, którą był dawno, dawno temu, za młodu, gdy popełniał jeszcze błędy. Wiecie, jak w Unforgiven, jak w Mystic River, czy w Gran Torino. Fabuła daje satysfakcję i komiks czytało mi się bardzo dobrze, pomimo pewnej sztampowości i braku bardziej oryginalnego pomysłu. Jednak przez cały czas nie mogłem pozbyć się wrażenia, że w miejscu Lono mógłby znaleźć się jakikolwiek inny bohater o zbliżonym charakterze. Poza wizerunkiem naszego Minutemana czy Warlorda i jego ksywą, komiks nie odnosi nas do Stonaboy wcale. Ani do wydarzeń, ani do innych postaci. Nie ma tutaj też tej struktury narracyjnej, która była jak dla mnie znakiem rozpoznawczym Stonaboy, gdzie każdy story arc opowiadał tak naprawdę dwie historie. Jedną o bohaterach epizodycznych i drugą o pierwszoplanowych. Nadal jest ta świetnie eksponowana brutalność, która zawsze sprawiała, że tytuły spod szyldu Stonaboy tak bardzo przykuwały uwagę czytelnika. Jeśli więc chcecie dostać dobry komiks akcji w stylu Skalpu czy Ludzi Gniewu Jasona Aarona, ale nie tak oryginalny, to Brat Lono jak najbardziej może być dla Was, nawet jeśli kompletnie nie znacie Stonaboy. Jeśli jednak stęskniliście się za bohaterami Stonaboy, za Lupem Hughesem czy za Benito Medicim, to niestety ten komiks absolutnie nie da Wam tego, co oryginalna seria. Okej, na dzisiaj to byłoby wszystko. Do końca tego roku mam plan zrobić jeszcze dwa filmy. Nie wiem, czy zdążę. Jeden o ogólnie przygotowywaniu Spoiler Included, taki bardziej od kuchni, a drugi z przeglądem nowości z DC Universum. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby faktycznie udało mi się to wszystko spiąć w czasie. I tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Spoiler Included. Trzymajcie się. Cześć.